Witam was w tym najbardziej hipnotyzującym show na całym polskim YouTubie, czyli w Lifehackach Tricusa. Oto jest mój asystent. Jak już się nazywał w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z testowania lifehacków, to po prostu zobaczcie tutaj w karcie w prawym górnym rogu. A tymczasem zobaczymy, co kryje w środku. Uwaga! Zobaczmy, co się stanie, gdy go rozwalimy. Krył sobie żelki! Dzisiaj będziemy testować kolejne lifehacki do szkoły i to będziemy testować ich dużo, a na pewno będą epickie, więc zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Masz na to całe 5 sekund w tym momencie. Jeżeli nie zostawisz teraz subskrypcji, to zostaniesz zahipnotyzowany. Więc lepiej zrób to teraz, bo inaczej hipnoza zamieni cię w kogoś, kim byś nie chciał być. Czyli na przykład staniesz się robakiem. Nie ma sensu. Zacznijmy po prostu testować lifehacki. Skoro już jesteśmy przy tych wspaniałych żelkach, które wykorzystujemy w prawie każdym lifehacku, to wykorzystamy je też dzisiaj. Jak wiecie, przypominają one kredki, ale zawsze je jakoś chowaliśmy, na przykład do pudełka albo coś w tym stylu, a dzisiaj nie będzie trzeba ich chować, ponieważ je wytemperujemy po prostu. Patrzcie, i teraz możecie być sobie w klasie, pisać coś, cokolwiek, a nikt się nie skapnie, ponieważ wygląda to jak zwykła kredka, trochę bardziej gumowa, ale w miarę zwykła. O, teraz wygląda jeszcze bardziej jak kredka. Dzień dobry, witam was serdecznie na tej magicznej lekcji, ponieważ dzisiaj będzie trochę o czarach, trochę o karach, a może trochę o tym, że dyrektor to pani Filcz. To taki najgorszy. Po prostu ja powinna być tu dyrektorem! Elo, Ryu! Elo, elo, mordo, jak tam moksy? Jak tam ferie świąteczne? Zarąbiście, no, stary! Siedziałem w domu 2 tygodnie! Stary, widać, że dużo grałeś, jakie ty gały masz, czy ty się w lustrze widziałeś? Stary, to jest jeden z moich rajkanów taki. Jaki? Ponczuś, stary. O, ponczusie to ja lubię, nie widać, ale masz, lubię. Stary, masz. Dzięki. Jedz sobie. Ja też sobie zjem jednego. Uważ. Mhm. Mam kredki w kształcie kredek. Tricus! Co ty robisz? Nie, to są kredki, proszę panią! Pokaż mi te kredki! Chodź tu! No chodź tu, co się głupio patrzysz? O Jezu, jesteś już! Ja pierdzieli, zauważyłam cię! Oczy mnie tak bolą dzisiaj, że ze szkła wyciągnęłam, bo stwierdziłam, że łatwiej będzie. Co to jest? To moja giętka kredka. Wiem, że widzę, że to twoja giętka kredka, ale możesz... Giętka faja. Przecież to jest żelka, czy ty jesteś normalny? Ła, chcesz ci mi się skarżyć? Do domu! Zobaczcie na to. Tutaj mamy taką oto gumkę do ścierania, ale musimy ją wyjąć i podmienimy ją na coś lepszego, na coś bardziej jadalnego. Podmieniamy to na taką oto piankę. Oto jest, nasza zupełnie nowa gumka do ścierania, a jeżeli chcecie coś więcej, to tutaj jest jeszcze jedna dziurka właśnie na temperówkę. A my oczywiście chcemy żreć jak najwięcej, więc w tym momencie wkładamy do środka jeszcze jedną żelkę. Ideolo, ludzie. W sensie, jakby trzeba to trochę dociskać, wtedy jest git, no ale mam nadzieję, że to trochę wytrzyma i uda się nabrać panią Frost, że to wcale nie jest żadne jedzenie. Ta, na pewno. No i tak jak wam mówię, to jest bardzo ważna instytucja dla nikogo. Dokładnie. Podpunkt pierwszy! Rudy! Wojtek! Ty jesteś szatyn, ale ja widzę, że ty w kościach masz rudość. Do tablicy chodź odpowiadać. W tym momencie. Bo Tricus dobrze się dzisiaj zachowuje i bardzo dobrze mu z oczu patrzę. A ja mam okulary dzisiaj i bardzo dobrze widzę. Do tablicy! Elo, mordo. Co tam? Chcesz coś może pościerać? Wiesz co, ja bym stary. Ooo, co jest? Przestań iść gumkę na lekcję. Czemu? Zostaw to! A co? To jest żelek dla ciebie, mordeczko, to jest lajfka. Sorry, że cię tak wyruchałem, dobra, ale przestań gumkę jeść. Dobra. Z czym wam się kojarzy taka tuba? Mi tylko i wyłącznie z jednym, a konkretnie to z żarciem Pringlesów. Ale w tym momencie ta tuba ma jedną wadę. Nie ma w środku żadnych chipsów, więc... Mamy dwie opcje. Albo złożyć reklamację do sklepu,
albo przyjść do tego sklepu i kogoś walnąć tą tubą w ten głupi łeb, że nie wsadził tam Pringlesów. Ale za to mamy darmowy lifehack. Ponieważ w tym momencie weźmiemy własne Pringlesy i załadujemy je do tej oto tuby. Pani będzie myślała, że jestem takim kujonkiem z plastyki, a tak naprawdę jestem po prostu prosiakiem, który lubi rzeźć Pringlesy na plastyce. Podpunkt drugi! Jako, że nasza instytucja jest bardzo znana, no i wiecie, ogólnie... dzisiaj zabiję was, jakąkolwiek chęć do życia, kreatywność, pracowitość, wrócicie jak małe sz**y do domu! Mam nadzieję, że rodzice was nie rozpoznają, czyli dwa... brak... chęci... do... życia... Bardzo proste! Omówimy to na lekcji botaniki, ale to zaraz. Ej, mordo! Mordo, co? Znowu wziąłeś te plakaty durne? Zdaj! Przestań, Miley Cyrus, bracie. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Nice! Udało się. O! Czasem na lekcji już po prostu się nie da i chcecie sobie dupnąć jakiegoś energetyka. Więc w tym momencie pokażę wam genialny lifehack na to... Czemu ja to tak otworzyłem? Bierzecie kredki tutaj, a następnie wsadzacie obok nich energetyka. I uwaga, nikt tego nie zauważy, naprawdę. Tylko musicie to mieć bezpośrednio przed sobą i mieć nadzieję, że pani nie będzie robiła typowego obchodu, którym będzie sprawdzała pracę domową. Ja tego nie widzę. Na lekcji plastyki, czyli tam, gdzie mam wam zabrać kreatywność. W jaki sposób? Kredki! To, co macie na biurku, to są kredki. A co z nimi robimy? Wyjmujemy grafit! A teraz tak, kredki w zęby wszyscy! Obgryzać do łysej pały, tak, żeby grafit kolorowy został. Ej, mordeczko, co patrz? Ej, przyniosłeś kredki, zajebiście, bo ja zapomniałem. No. Przyniosłeś red... Tricus! O! Czy ty chowasz napój energetyczny w kredkach? Odgryzaj kredkę i dawaj tą puszkę w tym momencie! Ja nie mam Red Bulla! No dobra, proszę. Ja ci powiem, co z tym robić! Lekcja geografii. Pewnie pani będzie nas znowu uczyła, kiedy Kolumb spierdział się z kleksem w gacie albo coś takiego jak zwykle. Aczkolwiek ta lekcja różni się od innych, ponieważ każdy miał przynieść globus. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ kupiłem sobie taki oto globusik i od razu pomyślałem o tym, jak go można wykorzystać do lifehacków. I stwierdziłem jedną rzecz, że powinniśmy zdjąć ten globus. Swoją drogą fajna piłka. My za to go rozetniemy. Genialny pomysł. Zrobimy sobie taki oto specjalny zawias tą taśmą. Zrobiliśmy sobie w tym momencie kuferek w kształcie globusa. Ja nie wiedziałem, że ziemia w środku jest fioletowa. To jakieś nowości. I dzisiaj będziemy żreć sobie niezłe rzeczy. Galaretki oraz maczugi na lekcji geografii, dlatego że to jest dokładnie to, co odkrył Krzysztof Kolumb, gdy pierwszy raz był w Ameryce. I jestem tego pewien. Nie pytajcie się mnie, skąd to wiem. Teraz zobaczmy, czy on się w ogóle tutaj z powrotem zmieści. Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce myśl twoją starą. Bo nikt nie chciał. Dobra, jeszcze tak? Do góry nogami jest ta ziemia. Właśnie, teraz specjalny specjal. Co? Co? Teraz specjal, który zaproponował Jack. Zobaczymy, gdzie polecę w wakacje. Uwaga! Okej. Okay. No to masz przesrane. Mam wrażenie, stary, że to jest jakieś więzienie pod największym rygorem na środku Atlantyku. Będzie nurkowany, stary. W ogóle jak tu gdzieś coś wylosować, jak tu same wody na świecie są? A nie, to jest ocean spokojny w ogóle. A, bo to jest do góry nogami i tu są wszystkie fajne rzeczy. A no? Rzeczy. Dobra. Okej. Okay. Do dupy. Jest! Mamy okay, to. Okej, uwaga. To Australia? To jest Afryka. Blisko byłem. A Hagar. Kolejna lekcja! Geografia! I dzisiaj będziemy rozmawiać
mówić o Krzysztofie Golumie. Jest to taka postać, która występowała już bardzo dawno jako prehistoryczne zwierzę. Miała 4 łapy i 4 łokcie. To był taki skunks, bo śmierdział, bo tam się nie myli w ogóle. Krzysztof Golum! Zapisać w tym momencie. Czy wszyscy zapisali? Bo ty ten dodał! Tricus, tak? Wojtuś, Marlenka, wszyscy. Bardzo dobrze. To przejdźmy do następnej lekcji, bo tu lekcje trwają 30 sekund. Jak ty nie zapisałeś, to masz przesrane, no. Mordo, Ameryczka, Ameryczka! O, będzie losowanko, zajebiście. Jestem! Stary Krzysztof Golum. Nie słyszałeś, pani? Faktycznie. No stary, ten co okrążył Amerykę powiedział, że epilepsja jest na świecie. Dobra, dawaj się na żremy, stary. Co? Dla ciebie galareta, dla mnie czyperki. Co za typ? Dzisiaj mamy lekcję z sadzenia mandragory. Ja nie wiem, czemu się zapisywałem do tego Hogwartu, dlatego że naprawdę one tak się drą, a do tego Hermiona śmierdzi. Zobaczcie, bierzemy sobie teraz nasze ulubione skittlesy i wsadzamy je do środka tych oto nasionek. Ej, patrz! Dobre to jest. No. Zajebiste. I będziemy mogli sadzić. Sadzić, zalegalizować. Ja pierdzielę. Kolejna lekcja, którą robimy, to botanika. I dziś będziemy sadzić mandragory. Mandragory to takie lalki, które się odzywają i płaczą. Wsadzamy je głową do ziemi, żeby im nóżki majtały przez długi czas, żeby się zmęczyły. Najlepiej prawdziwe dziecko. Więc teraz na stole macie takie małe, ledwo co urodzone. Wsadźcie je głową do dołu i zasypcie. Tak, żeby tylko nóżki wystawały i tak sobie wierzgały, dobrze? Okej? Okay. Dobrze? Dobrze, trzeci. Też dobrze? Dobra, i kiedy już nie oddychają, to zaczną bardzo wydawać piskliwy dźwięk. I w ten sposób sadzimy mandragory. Zaliczone. Ej, mordo, przyniosłeś swoje dziecko? Kurde, zapomniałem, dzisiaj stary w autobusie go zostawiłem. Dzięki Jezu, twoje już wyrosło trochę. Stary, dobra. No czekaj, posłuchaj, co ona mówi. Nie, dobra, ona coś tam już. Dawaj, zakopię. Dobra, dawaj, stary. Ja w ziemi zrobiłem dołek. Co, poczekaj? Głową do dołu. Głową do dołu, no. Wsadzaj go. Przepychaj, dawaj, on się nie zmieści. Dawaj, ciśnij go. Ale śmierdzi, zbędzie. Dobra, się. Dobra. Dobrze, jest zakopany. Aha. Dobra, i zaraz zacznie... Zaraz zacznie beczeć, mordo. O nie, o nie! Ej, mordo. No? Patrz. Co? Virtuti cebulari, so mordeczko. Stary, masz, wiesz. Dzięki. Ale za... Nic, mamy tylko nasiona kolejnych mandragorarów. Mandragary. Mandragary.